Jesteśmy polską rodziną, od 45 lat mieszkamy w Erfurcie. No i utrzymujemy dalej naszą polską tradycję, teraz na Boże Narodzenie. Przyjdą nasze dzieci, wnuki, oczywiście dania polskie, 12 potraw na stole. Bardzo trzymamy się tego, bo dzieciom się to też bardzo podoba. Kiedyś jeździliśmy do Polski, dzieci były małe, a teraz nasze dzieci już też tę tradycję dalej utrzymują. No jest zawsze opłatek, dzielenie się opłatkiem, potem się z Biblii czyta przed kolacją, no i zawsze mamy dodatkowy talerz, bo zawsze ktoś może zabłądzić i przyjdzie. Już mieliśmy taki przypadek, że akurat na ostatnią chwilkę, kiedy już do stołu poszliśmy, ktoś zadzwonił, no i był gość na wigilijnej kolacji. Także warto ten talerz zawsze mieć przygotowany. No a potem prezenty dla dzieci, śpiewamy kolędy oczywiście, bo to bardzo ważne jest, zapraszamy gości. No i jesteśmy całą rodziną w domu tradycyjnie. Nigdzie nie wyjeżdżamy w tym czasie. No i to tyle.